chef, man. Let's go, nigga, let's go. Come on, let's go. No love for Prodags, the wheels is old mags. Factory joints, I sit back in gold glasses. Count mine out on the grind, slow motion. Blunts lit, guns is big, strong noses. Drinking Don Julio, playing spades. Got my knife out, chopping through duffel bags of haze. Hej, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku ze Skate'a jedynki. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiłem wam, raczej też pokazywałem, że odpakowaliśmy sporo nowych zadań do wykonania, tak więc znajdziemy sobie jakieś tutaj. No i zaraz coś tutaj wykonamy. Tu mamy zdjęcie po tej stronie, ale weźmiemy sobie może właśnie to. To jest... Dobra, weźmiemy to. To będą jakieś zawody pewnie, w których będziemy musieli po prostu jednym trikiem zdobyć największą ilość punktów, co tym idzie po prostu wtedy, kto zdobędzie największą ilość punktów, ten wygrywa. Tak mi się przynajmniej wydaje, patrząc na tą mapkę. Teraz sobie to sprawdzimy. Welcome to Bobby D's party at the Matrix. Usually this place is a heat score, but not today, because Big Black's a yo, get out of here, security guards. Sign up, have a good time, and you'll be mixing it up with some of the best pros in the business. Dobra, akceptujemy sobie i zaraz pewnie jakiś będzie szybki teleport do samych zawodów. Alright, you signed up? Okay, round one, it's kind of a funky thing. I'd call it a fun box, but then again, I'm incoherent and stupid. I don't know, just take a look, you can see, you got a lot of options there. I see some grinds, I see some air, see some gapped grinds. I'll have a good time and look out for people crossing, because it's gonna get hectic. Peace. Are you ready? It's go time, do this! Mamy tutaj trzech przeciwników do pokonania i wykonać musimy jak najlepszy trik. Mamy pierwsze miejsce, ale to jest tak za słabo. O, to chodziło właśnie. 900 to już jest coś. Ale jeszcze postaramy się jakieś 1500. Mam jeszcze jakieś... Aj, kurczę, nie trafiłem. Postaramy się na tym tutaj to wskoczyć, na tą... Aj, kurczę, znowu to samo. Też tutaj jest presja zawsze w takich zawodach czasowa, tak? To za tym idzie po prostu... Chcemy wypaść jak najlepiej. No, tak samo jak w rzeczywistości, tak? Chcemy wypaść jak najlepiej, a ten czas nas po prostu goni. Ale i tak, zobaczcie, przewaga jest spora między mną a konkurencją, bo zobaczcie, to właśnie dwukrotnie więcej punktów zdobyłem. Aj, kurczę, myślałem, że się to jeszcze uda tutaj pobić ten wynik, ale jak widzicie, nie ma na to szans. Runda pierwsza wygrana. Oczywiście spore szanse mam na to, że praktycznie tym jednym, tą jedną rundą wygrałem wszystko, ale zobaczymy jak będzie. No dobra, mamy taką jakby mini piramidę, na której zobaczcie, mamy dosyć fajne możliwości wykonywania jakichś trików. Ja poczekam, aż oni przejadą, ponieważ zazwyczaj w tej pierwszej rundzie, kiedy tam wszyscy skakują, zobaczcie, wszyscy na siebie tutaj... Aj, tego się obawiałem, zaczekałem i mimo wszystko tutaj się zderzyliśmy w jakimś tam stopniu. Aj, tego nie zauważyłem, tu murka. Jeszcze raz z innej strony może zaatakujemy tą piramidę. W sumie to pierwsze miejsce mamy, ale jakoś satysfakcji z tego w ogóle nie mam. Kurde no. Trzeba jeszcze raz tam wskoczyć. Chyba, że ubierzemy inną zupełnie drogę. Aj, kurczę, ten murek z mojego tu teraz mikrofon mi oczywiście zasłania praktycznie połowę ekranu, ale...
mojego punktu widzenia tutaj nie było w ogóle tego murka widocznego, mimo że przecież powinienem go zapamiętać. Aj. No, to już chyba pierwszego miejsca nie będzie, no chyba że teraz jakimś fuksem tutaj. Nie. Ale lipa, drugie miejsce, a byłem taki pewien siebie. Ale chyba tak będę pierwszy tutaj w tym rankingu takim ogólnym. Zaraz zobaczymy, jak w ogóle tu się plasuje wszystko. Okej, okay, 5 punktów. Za ostatnie miejsce, jak widzicie, jest 1 punkt, więc nawet jak będzie trzecia runda, no to i tak mam tutaj już wygraną, ponieważ ja pierwszy zdobyłem tą liczbę punktów. Chociaż nie, bo czekajcie. Jakby on był na pierwszym... Nie, to nie wygrałem jeszcze. Jeszcze jedna runda, w która wszystko może przesądzić. Ale jak będę na przedostatnim miejscu, to już mam wygraną, tak? Staram się tam wbić do środka do tej rzeźby. Czy to w ogóle jest jakiś posąg? Może być dobre rozwiązanie, to się rozpędzić bardziej. Okej, okay, dobra. Aj, kurczę, wyciągnęło mnie stąd. Ciężko jest tutaj coś zrobić, coś w ogóle tutaj działać w tym. Może coś takiego. A to tak, mało punktowane, mam już więcej za sobą. Kurczę, no. Nie mam za bardzo pomysłu na to, aby coś tutaj zrobić ciekawego. Chciałem zrobić salto, ale nie wyszło. Tej śliskiej nawierzchni tutaj jest łatwiej w ogóle coś zdziałać. Aj. Kurde, ale słabo tu poszło. Na szczęście wygrałem tą rundę, tak? I całe zawody. No ale cienko, cienko tutaj z mojej strony tutaj to wypadło. 500 punktów to jest naprawdę... bardzo słabo. No ale mamy jakieś tam, powiedzmy, to kolejne zawody, może jakieś ciekawe one za bardzo nie były, ale no kolejne, zobaczcie, zawody mamy. I dzięki temu możemy wskoczyć na kolejną tutaj stronę naszego magazynu, a to jest główny cel, jak pamiętacie. Dobra, to się udajemy do niego. To sobie sprawdzimy, gdzie on się tutaj znajduje. Aha, jest, dobra. Czyli wykonamy sobie to zadanko. Fajnie właśnie, że jest tutaj możliwość transportowania się, bo naprawdę tutaj, jeśli mamy deskę przywiązaną tak naprawdę do tych nóg naszych, bo nie da się w żaden sposób tutaj oczywiście zejść z deski w pierwszej części, w drugiej, trzeciej można, to taki teleport jest naprawdę przydatny. No dobrze, już mniej więcej wiem, jakie to zadanko jest do wykonania. Czyli mamy sobie przeskoczyć na tą... O, pięknie, weszło za pierwszym razem. Udało się. Pamiętam, że ja miałem pierwszy raz z tym, jak grałem pierwszy raz skate'a, miałem z tym problemy, ponieważ nie mogłem tam doskoczyć. Nie widzicie, tutaj za pierwszym razem pykło to. Szkoda, że na tym tak w kółko nie udało przeskoczyć, ale no już mimo wszystko jest zdjęcie. Jesteśmy na kolejnej tutaj rozkładówce. Kurczę, takie to zdjęcie, może to chyba najlepsze jest w sumie. No, ja mogę troszkę poczekać i wtedy po prostu tutaj bym skoczył sobie na tą taksówkę, fajne zdjęcie by wyszło. Jak widzicie, jeśli chodzi o tutaj Skateboard Maga, tak, to mamy jeszcze dwie okładki do zaliczenia. Tak więc teraz musimy wykonywać kolejne zadania, tak aby móc tutaj się wzbudzić zainteresowanie publiczności. Tak więc wykonamy sobie jakieś kolejne zadania.
aby jeszcze w dzisiejszym odcinku trafić na rozkładówkę kolejnego magazynu. Ale poszukamy sobie na mapie jakichś fajnych zadań, żeby było coś ciekawego. Mamy się udać. Dobra, to słuchajcie, udamy się tutaj do tego naszego sklepu, miejsca spotkań z ziomkami. Dobra, wbijamy. Moja ulubiona piosenka leci w tle, która mi się kojarzy no tutaj ściśle z właśnie Skate'em jedynką. Chodźcie, przejdziemy tutaj, o właśnie. What bolts make you all in highest? Bierzemy sobie jakiś nowy sprzęt, aby tą naszą postać troszeczkę urozmaicić. Nie to. Akcesoria też nie, skateboard. Okej, dobra. Weźmiemy, sprawdzimy, czy mamy jakieś nowe deski. Kurczę, ta jest trochę zablokowana, no. Ale weźmiemy może to, coś nowego. W sumie wszystko jest ok. Dobra, weźmiemy te spodnie, jakieś buty by się przydały nam też dodatkowo. Wiem, że w którymś skate'cie były nawet buty te, które ja mam, ale to chyba było w trójeczce. Dobra, te buty mogą być. Coś z Adidasa by było ciekawego na nas. Ale jak będziemy ubrani w sali w taki kolor, to troszkę też będzie to kiczowato wyglądało. O, ta może być. Ta deska mi się kurczę w sumie nie podoba. Sobie my jeszcze zmienimy na coś. Ta mi się marzy, ta czarna jest mega. Ale weźmiemy sobie taki zamiennik na razie. Chociaż nie, on nie brzydko wygląda tutaj. To musimy wziąć, dobra. No dobra, teraz musimy sobie znaleźć kolejnego sponsora. Tak więc poszukamy, chodzi o kółka, tak? Mamy znaleźć jakiś tam jakiegoś sponsora. Wydaje się zabawny, więc sobie tego weźmiemy. Tu możemy też sobie zobaczyć nasze okładki, na których jesteśmy. No i brakuje nam dwóch dla tego magazynu akurat, tak? Więc dobra, mamy sponsora. Dobra, wyjdziemy sobie i wykonamy sobie jakieś challenge. Czekajcie, co ciekawego będziemy mieli. Sprawdzimy na mapkę, bo już widzę z daleka, że jest sporo, naprawdę sporo teraz zadań. Mamy tutaj jakieś zdjęcie do wykonania. Wiecie co, najpierw sobie wykonamy to zdjęcie. Kurczę, chyba wiem, co to nawet jest. Dokładnie, manual. Będziemy wykonywali manuala na samochodzie ciężarowym, na przyczepie samochodu, na czepie samochodu ciężarowego. Musimy przeskoczyć chyba flip trickiem i zrobić kolejnego manuala. Jak widzicie, niektóre tutaj. Dokładnie, niektóre zadania tak mi zapadły tutaj w pamięć, że do tej pory je pamiętam. A nie, to nie są samochody ciężarowe. Nie są to są naczepy samochodów ciężarowych, a jakieś tutaj po prostu kontenery. Udało się. Pamiętam, no, kiedyś mi to sprawiało ogromną trudność, tak? Dzisiaj, to zobaczcie, wszystko wychodzi za pierwszym razem, tak więc tutaj postęp jakiś tam był w moim wykonaniu. No dobra, mamy już tutaj jakiś tam progres. Ale widziałem, że było tam kolejne zadanie. Albo czekajcie, zobaczymy sobie, jakie mamy tutaj zadania dla 3000 punktów. Co tam dalej mamy? Co by się przydało? Kurczę, to wykonać. Dobra, to sobie odpuścimy na razie. Ale musimy. O, teraz chyba.
Cóż tu mamy? Skate'a. Kurde, nie lubię za bardzo skate'a. Bawić się w tą gierkę. No dobra, weźmiemy sobie ją. Zobaczymy, z kim będziemy walczyli. Chociaż jeśli to będzie gierka skate, o właśnie. Pamiętam, że jak jeszcze grałem sobie pierwszy raz skate'a i zdobywałem tam wszystkie achievementy, a jest oczywiście achievement za to, żeby zdobyć wszystkie, pokonać wszystkich tutaj profesjonalnych skateboardzistów w skate'cie. To miejsce było takim jedyną miejscówką, gdzie można było ich bez problemu pokonać, ponieważ tutaj można było wykonywać 540, czego nie potrafili wykonać praktycznie żadni tutaj z profesjonalnych skateboardzistów. Co za tym idzie właśnie, to był taki tutaj fajny motyw z tymi schodami, więc tutaj myślę, że będzie z nim bardzo łatwo, ale zaraz sobie w sumie to sprawdzimy. Tutaj oczywiście mamy jedno zadanie tutaj dla... związane z tą grą, ale potem możemy do nich dzwonić, możemy ich zapraszać do gry skate, możemy zapraszać ich w dane miejsce. Więc jeśli będziecie chcieli sobie grać w Skate'a 1 i przejść grę na 100%, to polecam właśnie tą miejscówkę, bo bardzo łatwo, z tego co pamiętam, właśnie tutaj mogliśmy sobie pokonać przeciwników. Jesteśmy chyba... drudzy niestety, więc trzeba najpierw ten trik, który on wykonał. Wow, tego nikogo wykonam w życiu. Tak myślałem. Tutaj czasami jest ciężko właśnie wpasować. Nie lubię skate'a to, że trzeba te triki wykonywać identyczne jak oni, ponieważ... nie udało mu się, więc tutaj jest szansa na wygranie. Ponieważ czasami jest ciężko trafić tego analoga idealnie tak, jakbyśmy tego chcieli. A właśnie, 540 wydaje mi się, że w życiu nie wykona. Tak więc mamy tutaj spore szanse. No właśnie. Oni się będą albo przewracać, albo po prostu nie będą tutaj w stanie wykonać prawidłowego triku. Wow, powtórzyłem. Kurczę. Nie ta strona analoga, niestety jej zepsułem. No na pewno. Kolego, nie takie triki na mój poziom tutaj. No właśnie, no niby wykonałem taki ruch jak chciałem, a ta deska zupełnie inaczej powędrowała. O, jest szansa. Muszę pamiętać, że kickflipa wykonałem, tu w sumie mamy listę trików, jakie wykonaliśmy. Będę wykonywał jakieś takie banalne triki, ale właśnie 540. Widzicie? Jemu też ciężko jest tutaj powtórzyć to, co ja wykonuję. A na razie jest remis, kurczę. Ciekawe, czy wykona takie coś. Wydaje mi się, że to jest banał, ale czy mu się to uda? No nawet jak mu się uda, to... widzicie, totalnie coś innego zrobił. Nawet jak mu się uda, to tak, nasza kolej potem, tak? Dopiero aż ja nie skuszę, on nie tutaj nie będzie mógł wykonywać swojego triku. Jeszcze dwa kurcze triki, których nie wykona i mamy zwycięstwo. Nie wykona, oczywiste to jest, że nie wykona. Nie ma szans na to. No i wykonamy sobie ostatni. Ostatnią 540 i powinno pyknąć. Idealnie, pięknie. No i mówię. Tutaj naprawdę bardzo łatwo jest te 540 wykonywać, bo obojętnie jaki trik wykonacie, nawet najłatwiejszy, ale będzie to 540, oni nie mają szans, więc jeśli mówię, macie skate'a, chcecie sobie tutaj zdobyć 100%, to polecam właśnie tą tutaj grę. Odblokował nam się jakiś kolejny koleś, z którym będziemy mogli się w tej samej grze tutaj zmierzyć. No właśnie, 14 zawodników mamy do pokonania, więc będzie wyzwanie na pewno. Czyli oni wszyscy się tutaj będą pojawiali w sumie. Czekajcie, weźmiemy sobie jeszcze raz ten sam challenge. Pokażę wam i udowodnię w sumie, że to kolejny koleś, który nie da rady w ogóle z 540 mi tutaj, że nie ma szans. Czyli pomyliło mi się, w skate'cie dwójce trzeba było dzwonić i trójce do ludzi, aby się umówić z nimi na grę. Tutaj jednak wszyscy tutaj będą się właśnie spotykali ze mną.
1-0 dla niego. O. No i już po nim, teraz nie odpuszczę. No zobaczymy co Haslam tutaj wykona. Niestety nie o to chodziło, Haslam, nie o to. Wiesz, tak myślę, że po prostu ja nie będę wam pokazywał wszystkich tutaj rozgrywki, na przykład ze skate'em. Z tą rozgrywką w skate'cie, tutaj o tą no chodzi o tą grę, którą teraz sobie rozgrywam. No ponieważ te triki będą cały czas takie same, więc to by było nudne, więc dlatego pokażę wam tylko taką naprawdę całą tutaj karierę w skate'cie. No i tutaj wydaje mi się, że już mam praktycznie bardzo duże szanse na wygraną. 3-1, więc... A no, 4-1. Tak jak mówiłem, no tutaj jest taki jakby błąd gry, z którą profesjonalni skateboardziści nie potrafią sobie poradzić. Zaraz, kurczę, powtórzyłem trik, chciałem wykonać Oliego. Aj. A to wykonamy sobie, bez problemu. Teraz zobaczę te triki, które mi już zniknęły, które wykonywałem, czyli kickflip 540. Mogę znowu go powtórzyć, bo już go na liście nie ma. Dostałem tutaj akurat w tym przypadku tylko 3 najpopularniejsze. No 3 ostatnie triki tylko dostawałem, tak? W skate trójce i dwójce było troszeczkę to inaczej rozplanowane w przypadku tej gry skate. No, nie udało się wygrać. Więc sposób działa, jak widzicie, tylko pamiętajcie, aby trików nie powtarzać tak, jak mi to się przed chwilą zdarzyło. I zobaczymy sobie, no znaczy no zobaczcie, mamy kolejnego tutaj z profesjonalistów, który też pewnie będzie tutaj zaraz przy tym. No właśnie, jest. Jeden z moich ulubionych skateboardzistów tak naprawdę. To przy jego piosence właśnie bawiłem się dosyć, przy jego tutaj zadaniu. Bawiłem się fajnie przy tej piosence, którą wam wtedy mówiłem w tym jeszcze odcinku, że jest to jedna z moich ulubionych tutaj, który ją właśnie poznałem. Co tu mamy? Za bardzo nie mamy nic tutaj już ciekawego do wykonania. Więc postaram się wam jeszcze pokazać. Tylko kurczę, trzeba by było znaleźć fajną miejscówkę na te filmy, bo tu mamy też filmy oczywiście. 3000. Dobra. To jest fajna okolica do tego, żeby to wykonać. Czasu będzie za mało, ale... Czekajcie, niech tutaj ten czas minie. Ja sobie to wykonam jeszcze raz, bo troszeczkę zepsułem za pierwszym razem. Mam wykonać tutaj 20-metrowy poślizg. 3000 punktów to jest banał. Gorzej z tymi, że musimy robić to 4 razy, ale to jest, też nie jest trudne. To jest kwestia przyćwiczenia dobrej lokalizacji, znalezienia i może bardzo łatwo wszystko tutaj nam się udać. Tak więc powtórzymy to i zobaczcie, że bardzo łatwo teraz za pierwszym razem, znaczy za drugim już tutaj pójdzie. Okej, mamy już 17 metrów. Wiecie, zjedziemy na tą stronę. Okej. Jeszcze teraz... Jak widzicie, banał to jest. To jest, mówię, kwestia tylko wyćwiczenia tych trików, które musimy wykonać, tych zadań, tych celi naszych. No i miejscówka. Jeśli chodzi o te ślizgi na desce, na jakichś krawędziach, to polecam tylko i wyłącznie takie tutaj po prostu trasy, gdzie jest z górki, wtedy nasz skateboardzista rozpędza się do dosyć fajnych prędkości, zdobywa mnożnik i dzięki temu możemy zdobyć dosyć dużą liczbę punktów, tak więc to wam tutaj proponuję. No mówię o tym też w formie poradnika, ponieważ często po prostu pytacie mnie jakieś porady co do skate'a, więc mogę wam przy okazji powiedzieć podczas odcinka. Wow, musimy sobie to sprawdzić.
Gdzie on jest? Zaraz sobie sprawdzimy, gdzie jest PJ. Jest tutaj. Sobie wykonamy zadanie właśnie dla niego. No właśnie tak chciałbym, żebym w tym odcinku jeszcze po prostu dostał się na okładkę kolejnego magazynu, tak abym właśnie w jednym odcinku mógł zdobyć dwie okładki. Czy okładki, to na razie nie są okładki, to są na razie po prostu jakieś tam strony w gazecie, tak? Okładka będzie tą główną nagrodą w skejcie. Ja dosłownie jestem zakochany w 360 flipie. Ten trik tak ślicznie wygląda podczas wykonywania, podczas slow motion. To jest dla mnie kwintesencja w ogóle skateboardingu. No dobra, teraz my coś podobnego będziemy musieli wykonać. Pewnie nie w takiej pięknej formie jak on, ale może coś podobnego. Dude, PJ never says a word. See if you can get him to talk by doing a bunch of tech tricks on that bench. Aj, już źle to wykonałem. Trzeba tutaj odpowiednio tego analoga. Kurczę no. Będzie ciężko na pewno. Czekajcie, ja sobie sprawdzę tylko te triki, jak je wykonać. Bo... kurczę, nie możemy spojrzeć? Czemu nie? A, jest tutaj, okej, dobra. O to chodziło. Teraz musimy zrobić... A, bo to są łatwe. Tu mamy wybór trudniejszych. Oczywiście ten, który mamy wykonać... Nie, on nie jest najtrudniejszy, on będzie w tych pewnie. Ha, czyli tak lekko musimy podkręcić tego analoga. No też polecam wam sprawdzanie tych trików, tak? Bo jeśli gracie pierwszy raz skate'a, a polecam zaczynanie zabawy właśnie od tej gry, od tej części, to po prostu to wam się przyda. Kurczę, było blisko. Jeszcze raz skoczymy. Kurczę, nie tą stronę. Okej, udało się, super. No i to jest kwestia czasu, tylko patrzcie, każdy trik prędzej czy później sobie wykonacie. Też właśnie polecam korzystanie z tego tutaj naszego poradnika, naszej książki, z której to możemy wiele się naprawdę nauczyć. No dobra. Hey, it's Seb. Man, the coverage just keeps on stacking up. Check this out. The Meg wants you for year's best. So come find me, we'll get something sick. Okej, okay. Tak więc czekajcie, sprawdzimy gdzie to w ogóle się znajduje, bo jak będzie blisko, to może sobie podjedziemy. O, jest i tu bardzo blisko, tak więc dobra. Jedziemy tam sobie tutaj, pozwiedzamy troszeczkę świata. Wstawaj szybko. Kurczę, nawet nie pamiętam, że tutaj kiedykolwiek byłem w skejcie. Dziwne. Jakieś fajne baseny. Naprawdę, nie przypominam sobie, żebym tutaj w ogóle był. Więc dobra, wykonamy sobie to zdjęcie, troszkę się może pobawimy jeszcze w tym basenie. O, udało się, w sumie nie przeskoczyłem nad tym, ale może być fajne zdjęcie, kiedy będę do góry nogami. Kurczę, tak troszeczkę bokiem to tutaj zrobiłem. Ale może coś tutaj wyjdzie, jakie dziwne te zdjęcia wyszły. O, takie może być.
Zobaczcie, tak dużo razem już tutaj przeszliśmy. 3, 4, 5 i 6 okładek, dokładnie. Teraz nam została, znaczy okładek, kurczę, cały czas mówię okładek, a chodzi oczywiście o po prostu tutaj jakieś miejsce w gazecie po prostu. Okładka to ostatnie tutaj wyzwanie dla nas. Ale to jest tylko Skateboarding Mag, tak? Po ukończeniu tutaj zadania dla Skateboard Maga oczywiście będziemy mieć zadanie dla kolejnej gazety. To już będzie taki po prostu koniec tej gry, tak? Tak to między innymi wygląda. Ale czekajcie, bo tu były fajne jeszcze filmy do wykonania. Tutaj był... nie ten. Okej, weźmiemy sobie to zadanie. Trzeba się rozpędzić. No, zaczynamy dopiero już fail. Ponieważ takie właśnie miejscówki jak ta są moim zdaniem przynajmniej idealne do tego, aby tutaj móc takie rzeczy wykonywać. Też nie lubię strasznie, jak jacyś inni skateboardziści tutaj mi przeszkadzają. No co za dureń, no! No dobra, robimy powtórkę, bo ta menda nam tutaj przeszkodziła, wpadając na nas, mam nadzieję... Kurczę, właśnie tego nie lubię, jak w skejcie tutaj przeszkadzają nam skateboardziści jacyś obcy. Czekajcie, jeszcze jeden, kurczę, przydałby się jakiś wysoki skok. O! Jest, udało się w ostatniej chwili, udało się ten tutaj kilka sekund w powietrzu, ten cel za kilka sekund w powietrzu tutaj ogarnąć i mamy tutaj kolejny film do ukończenia. Raczej ukończony, tak? Dobra. Jestem z tego zadowolony, sporo gotówki mamy. Postępy idą postępy, ale na tym sobie skończymy, bo ten odcinek już troszkę za długo trwa. Tak więc jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, no i czekajcie na kolejne odcinki ze Skate'a 1. Cześć!